objawienie świętego Jana, rozdział 11, od 14 wersetu. 14 werset, 11 rozdział. Drugie biada minęło. Oto nadchodzi szybko trzecie biada. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Pana naszemu i pomazańcowi Jego, królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicze swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przyjęłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniewu narody, lecz i Twój gniew rozgarzał i nastał czas sądu nad umarłymi. I oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dzieciem jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdy zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewiaście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez cały czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił mąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewiaście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. A zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Amen. Dotarliśmy do końca pierwszego 3,5 roku panowania Antychrysta. Były 7 pieczęci, 7 trąb i 3 ostatnie trąby były naprawdę strasznym gniewem Bożym.
pierwszy otworzył studnię otchłani, z którego wyszły demony, drugie, szósta trąba stworzyła trzecią wojnę światową i teraz wchodzimy do siódmej trąby i to jest najgorsza trąba i ma do czynienia z niebem i szczególnie od wydarzenia, tak jak zobaczymy na koniec dzisiejszego wieczoru, że Pan rozkaże Michałowi, aby walczył z diabłem i zwycięży go i po raz pierwszy zburzy diabła na ziemi i nie będzie mógł uciec z ziemi, będzie mieszkał na ziemi razem ze wszystkimi aniołami, którzy poszli za nim. I Słowo Boże mówi, że biada tym, którzy mieszkają na ziemi, to jest trzecia biada, biada tym, którzy mieszkają na ziemi, bo zszedł do was diabeł, który ma gniew wielki i wie, że ma mało czasu. Wszystko zaczęło się z siódmą trąbą. Zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. I teraz zaczyna się odwrotne odliczanie dla diabła i antychrysta. Teraz zaczyna się ich koniec. To są ostatnie 3,5 lat wolności diabła pierwsze. I mógł wchodzić do nieba, mógł oskarżać braci i sióstr i mógł robić zawsze co chciał, ale zawsze pod surowym wzrokiem Boga, który nie pozwala oszukać ludzi więcej od tego, na co Bóg pozwoli. Ale teraz kończy się wolność diabła. Wie o tym niebo, wiedzą o tym aniołowie i dlatego wychwalanie jest wielkie w niebie, że nadeszła godzina, że królestwa świata podporządkują się Bogu, który będzie na koniec królował na wieki wieków. I to jest początek wielkiego upadku diabła. Przez 3,5 lat będzie na ziemi, będzie robił co chciał na ziemi, ale tylko na ziemi razem ze swoimi aniołami i po przeminięciu 3,5 lat będzie związany na 1000 lat w otchłani i jak Bóg wypuści go na koniec 1000 lat, wtedy przyjdzie ostateczny koniec, gdzie będzie wrzucony do płonącego jeziora. I to jest czymś wielkim, jak pomyślimy, że ten smok na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i pierwsze stworzenie, które stworzył w swoim wojsku w niebie był Cherub Episkiarzon i to był najpiękniejszy, największy w mądrości, w mocy, w charyzmatach i był wyznaczony, aby wychwalać Boga na wieki wieków, ale mądrość Jego, Jego moc, Jego chwała, Jego charyzmaty oszukały Go z wielkim oszustwem, mówiąc, że ja, patrząc się na wszystkich innych aniołów, którzy byli podporządkowani Jemu, bo w niebie są władze i porządki nieprzekraczalne przez Boga i patrząc się na wszystkich aniołów, którzy podporządkowują się Mu, pomyślał, że będzie mógł wejść na tron Boży i będzie mógł zamieszkać tak jak Bóg i będzie mógł być podobny do Najwyższego. Zazdrościł chwały Bożej. I to złożyło się na początek zła, bo oddalił się od Boga, pociągnął 1/3 aniołów z sobą, to jest nie do wiary, udało się i oszukał 1/3 aniołów i tak stworzył szatan znaczy przeciwnik Boga,
diabeł, który przekręca Boga komukolwiek, ale szczególnie oskarża ludzi Bożych i wszystkich ludzi Bogu, aby przyprowadził ich do sądu i do odwrotności z Bogiem i na dodatek wykorzystuje swoje możliwości i swoją moc, aby oszukiwał całą ziemię, zapraszając, oferując poprzez kłamstwo, ale i ze swoją mocą grozi każdemu stworzeniu i szczególnie człowiekowi z celem, aby oddalił się od obecności Boga, aby udało mu się ich zabić. I z jednym, którym nie mógł go zwyciężyć, był człowiek Jezus Chrystus, w którym był Duch Święty bez miary i który przeciwstawił się, opierając się na Słowie Bożym, na prawdzie Ewangelii, bo to jest nasze zwycięstwo z diabłem. Prawda Ewangelii, Słowo Boże. I pomimo, że grożony nie groził, ale oddał się temu, który sądzi sprawiedliwie i dał władzę diabłowi, aby go zabił, i nasz Pan uniżył samego siebie, stając się posłuszny Ojcu aż do końca swego życia, aż do śmierci i w dodatku śmierci krzyżowej. I dlatego Bóg tego człowieka, Jezusa Chrystusa, Pana wywyższył, dał mu największe imię i naprzeciwko niego uklęknie każde kolano ziemskie, niebieskie i podziemskie i nadchodzi czas i każdy język wyzna, że On jest Panem. Wszystko to przez miliony lat diabeł był wolny, aby działał w swoim dziele. Niektórych z aniołów związał w Tartarze, ale diabeł był wolny, aby wchodził do nieba i aby schodził na dół, aby kusił Adama i Ewę, aby kusił ludzi, aby stwarzał sytuacje śmiertelne dla ludzi, ale teraz nadszedł jego koniec. Siódma trąba jest wychwalaniem do Boga. Kończy się wolność diabła w ciągu kilku godzin, w ciągu kilku dni. I 24 starszych to są ludzie porwania Kościoła. I to jest ważny moment i przykład, że są ludzie w niebie, gdzie Jan nie widzi, ale żyje. I to jest wielki cud. Żyje w przyszłości Jan. Rozmawia z nimi. Z Bogiem, z aniołami, ze starszymi. Widzi ludzi zmartwychwstałych, którzy siedzą wokół tronu Bożego, wychwalając, którzy mają białe szaty, sprawiedliwość świętych i wieńce złote, które Pan dał, bo wytrwali do końca w wierze. Antychryst teraz znajdzie się, tak jak mówi apostoł Paweł, między zgubionymi. Bo przez pierwsze 3,5 lat był z władzą. Ostatnie 3,5 lat w okresie Antychrystusa będzie odrzucony, bo powiedział Chrystus, że zobaczyłem, jak został zrzucony na ziemię. Przyszłość diabła jest ziemia i jezioro płonące, a przyszłość człowieka jest ziemia i wieczne życie i Królestwo Niebios. I 24 starszych, którzy siedzieli na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicze swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś, byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować.
Niedługo niebo będzie tylko z obecnością Bożą, z barankiem Bożym i z tymi, którzy zostali porwani w porwaniu Kościoła chrześcijanami i ci, którzy zmartwychwstali w Chrystusie i ci, którzy zostali porwani przy życiu. I jeszcze mówi, jak narody popadły w gniew, to ty przyszedł twój gniew. Jak popadły w gniew narody po porwaniu Kościoła z Antychrystem, wtedy przyszedł twój gniew i nastał czas sądu nad umarłymi. Nie umarli ludzie. Tak, umarli ludzie nie z naturalną śmiercią, ale z duchowną śmiercią, bo jak Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że jak zjecie z owocu drzewa poznania dobra i zła, od razu umrzecie, nie umarli w naturalną śmiercią, ale umarli w duchowną śmiercią, bo naturalna śmierć, bo duchowna śmierć jest oddalenie duszy od ciała. Duchowna śmierć jest oddalenie człowieka od Boga, a naturalna śmierć jest oddalenie duszy od ciała. I dlatego nadszedł czas, aby zostali sądzeni, umarli, ale i abyś oddał zapłaty sługom swoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytrącenia tych, którzy niszczą ziemię. I to jest prorocze słowo, które słyszy, pomimo że żyje w tamtych godzinach, w tamtych dniach, w tamtych latach, w niebie, żyje przyszłość, Jan, bo jest to objawione przez siódmą trąbę, że koniec diabła zaczął się. Odwrotne odliczanie diabła zaczęło się. I w ciągu dalszym otworzyła się świątynia Boża w niebie, bo jest świątynia Boża w niebie, jest tron Boży, jest ołtarz, pod którym są zabici, którzy wołają, dopóki Panie nie zemści się za nas. I Pan powiedział im, poczekajcie, aż wypełni się liczba współsług waszych, przyjdą inni. I teraz otwiera się po raz pierwszy świątynia Boża w niebie i pokazuje się skrzynia przymierza Jego, czyli zaczynają się wypełniać obietnice Boga dla ludu izraelskiego, które zostały schowane, były schowane w skrzynie przymierza w niebie Bożym. Skrzynia Boża miała 10 przykazań, zakon, miał manę na ziemi i miał też laskę, która zakwitła Arona, poprzez którą Bóg wyznaczył kapłaństwo w plemieniu Lewi. I tak samo jest coś wiecznego w skrzyni przymierza w niebie, która wyznacza, że od tego momentu wypełniają się obietnice, które dał Bóg poprzez prorocze swoje słowo ludowi izraelskiemu. I zaczęło się błyskać i głośno grzmieć i przeszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. I najważniejszą obietnicą Boga dla tamtego okresu było, że Bóg wyleje ducha ludowi izraelskiemu, ducha łaski, błagania, aby zrozumieli, że Jezus Nazarejski jest Chrystusem, tego, którego ukrzyżowali, jest Chrystusem, i rozumiejąc, że On jest naprawdę Mesjaszem, aby uwierzyli i aby przyszła zupełne zbawienie ludu, która została obiecana i którą Bóg obiecał poprzez swoich proroków, poprzez swój zakon, ale i poprzez psalmy Dawidowe. I w taki sposób w ciągu dalszy jeden wielki znak jest widoczny na niebie. Jedna niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami swoimi, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. I to jest lud izraelski,
tak jak objawia go, nie jako dziewica, tak jak Kościół, ale teraz ją objawi jako kobieta, która i którzy przyjmą na koniec Słowo Boże, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Ma władzę, bo jest odziana w słońce i księżyc pod stopami jej i na głowie jej korona z 12 gwiazd. I cechą tej kobiety jest, że była brzemienna i była w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ta sytuacja jest, że przyjmą Chrystusa, ale poprzez wielkie męki, które zaczynają się i będą kontynuowane. Do tego momentu w ludzie izraelskim przyjęli, uwierzyli dwóch proroków tylko, którzy byli początkiem ludzi, którzy głosili, że Jezus jest Mesjaszem i że On jest antychrystem. Męczyli całą ziemię, bo zostało im dane, tak jak czytaliśmy poprzednim razem, wielka władza, aby mogli dwóch proroków, aby mogli zamykać niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mieli też moc nad wodami. Zamykać niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. I mieli moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. I tak w taki sposób męczyli wszystkich mieszkańców ziemi. Bo antychryst był między tymi, którzy szli do zguby. Przez 3,5 roku nie miał nikt władzy, aby ich dotknął, aby im zaszkodził, ale po 3,5 latach została dana władza antychrystusowi. I zabił ich i cała ziemia tych zgubionych radowali się, rozdawali sobie prezenty, podarunki, bo zostali udręczeni. I po upływie trzech i oni też od początku, na początku 3,5, 3 na pierwszego okresu, aby głosili upamiętanie i prawdę, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. A teraz przyszła obietnica wielka, gdzie kobieta, ta niewiasta, odziała się w słońce, w władzę. Pod stopami jej był księżyc, a na jej głowie była korona z 12 gwiazd. Ale była brzemienna, w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Czyli miała przyjąć Chrystusa. Tak jak Chrystus urodził się w nas, jak nas na nowo narodził Bóg, tak jak Chrystus rodzi się w każdym, kto go przyjmuje, bo rodzi się w nim. Bo jak się na nowo narodzi człowiek, wtedy w nim mieszka Chrystus. Rodzi się Chrystus w nim. I w taki sposób ona była w bólach porodowych, ale w niebie ukazał się drugi znak. Ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, na jego głowach 7 diademów. On jest smokiem, który stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dzieciem. I zmiótł 3/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I teraz co się dokładnie dzieje tam z aniołami, nie możemy wiedzieć, ale zrzucił 3/3 gwiazd niebieskich na ziemię. Nie możemy to wytłumaczyć, objawienia nie możemy wytłumaczyć. Czytamy, wierzymy i przyglądujemy się. I w taki sposób drugi znak, dwa znaki były w niebie. Niewiasta brzemienna w bólach porodowych i diabeł, który był gotowy, aby pożreć dziecię, aby przeszkodził
wierze i zbawieniu ludu izraelskiego. Ale jednak ta kobieta urodziła, uwierzyli i to jest wielki cud, bo tak jak my się na nowo narodziliśmy poprzez Słowo Boże i Ducha Świętego, tak samo i lud izraelski uwierzył i przyjął Chrystusa, bo Chrystus wysłał ducha łaski i miłosierdzia ludowi izraelskiemu. Urodziło się dziecko, chłopczyk, który miał rządzić przez 1000 lat laską żelazną. Jezus Chrystus poprzez lud izraelski będzie pasł, bo lud izraelski będzie miał władzę, bo będą czcić Boga tam w Jeruzalemie i będą ofiarować Bogu ofiary, bo będą w zmartwychwstalni też poprzez zbiór aniołów i nasz Pan Jezus Chrystus będzie rządził w Jeruzalemie poprzez 1000 lat. I będzie królował, będzie pasł wszystkie narody laską żelazną. I dzieciem jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Co znaczy, że to zbawienie jest pewne i bezpieczne poprzez samego Boga. Upamiętanie i wiara ludu izraelskiego jest zabezpieczone poprzez samego Boga, poprzez zapieczętowane poprzez Słowo Boże. Kobieta jednak odeszła. I w dodatku nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangeliach swoich mówi, że módlcie się, aby wasza ucieczka nie była w zimę ani w sobotę, bo to będzie początek bardzo trudnego okresu i dojdzie do takiego smutku, którego nie było nigdy na ziemi. I główny cel Antychrysta jest na początku lud izraelski, bo poprzez lud izraelski zacznie się zwiastowanie Słowa Bożego i będzie kontynuowane z wynikami, że wielki lud przyjmie zwiastowanie aniołów, ale i ludu izraelskiego, widząc Antychrysta i tysiące ludzi, miliony ludzi, lud ogromny, nie przyjmie znamienia i nie pokłoni się Antychrystusowi, aby współuczestniczyli też i oni razem z ludem izraelskim w zebraniu ludzi Bożych poprzez aniołów. Niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni, przez 3,5 lat. I prowadzi nas Słowo Boże do nieba teraz, gdzie jest tam wielkie wydarzenie i wybuchła walka w niebie. I w niebie nic się nie dzieje, jak nie da rozkazu Bóg. I Bóg wydał rozkaz i wybuchła walka w niebie po raz pierwszy. Nigdy nie było walki w niebie. I w dodatku w liście do Judy mówi, że szanują władzę i moce aniołowie. Warto jest to film przeczytali. Przeczytajmy to razem. List świętego Judy. 8 werset czytam. Pierwszy. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało całe swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem anioł w niebie, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech ci Pan potępi, bo szanuje władzę i moce w niebie. A i powiedział: niech cię Pan potępi. Teraz po raz pierwszy odbędzie się walka w niebie. Walka, wojna, która odróżni pospolite od kosztownego. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego. Michał jest dowódcą, jest archaniołem.
jest ochrońcą ludu izraelskiego, a Gabriel, drugi archanioł, jest tym, który przekazuje przekazy, które tyczą się Nowego Testamentu Jezusa Chrystusa. I archanioł Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok. I w niebie decyduje, aby nie podporządkował się rozkazowi Boga i walczył smok. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. Stracił swoje miejsce w niebie. Zamknęło się niebo dla diabła. I to znaczy, i to jest sąd Boga dla diabła. Ale nie zapominajmy, że to jest siódma trąba, trzecia biada, że przyjdą wielkie trudności na ziemi. Jako gniew Boży, ale jako gniew diabła teraz, który będzie miał wielki gniew, bo wie, że czas jego nadszedł, czas stracenia. Nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie i zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwany diabłem i szatanem, przeciwnik Boga, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I to jest coś strasznego. Ziemia, na ziemi będą mieszkać ludzie i demony, razem z szatanem, i diabłem i wężem starodawnym. I dlatego jak przyjdzie niedługo walka Armagedon, szatan i demony razem z Antychrystem będą walczyć z Jezusem Chrystusem na ziemi. Z technologią i z bronią i z podstępem szatańskim. Ale nie uda im się. Wszystko ma koniec, bracia i siostry. Tylko wieczne życie nie ma końca. Tylko my nie mamy końca. Z łaską Chrystusową będziemy królować na wieki wieków. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo Jezusa Chrystusa Jego. Teraz niebo jest czyste. Nie ma nic brudnego. Nie ma przeciwnika. Został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Teraz nie ma drogi, aby przybliżył się do Boga i aby nas oskarżał, aby oskarżał ludzi. Teraz w niebie jest tylko Chrystus, który modli się za ludzi, którzy są na ziemi. Jedyny pośrednik, jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. I to jest wielkie wydarzenie, niebieskie wydarzenie, jedyne wydarzenie. Niebo jest czyste. Nie ma oskarżyciela, nie ma przeciwnika, nie ma szatana tam. Nikt nie może się przybliżyć do Boga, jak tylko ci, którzy zmartwychwstali poprzez porwanie Kościoła i są przed tronem Bożym. Czyli to, co czyni Bóg na ziemi, że oczyści ziemię i aby rozróżnił zboże od plewy, od plewów, to samo czyni w niebie. I jest wielkie dzieło Boże. Opróżnia niebo od diabła, aby wypełnił je wiernymi. Po raz pierwszy niebo jest czyste. Alleluja. I dlatego mają wielką radość w niebie i mówią:
teraz nadeszło zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo Jezusa Chrystusa, bo nie ma diabła tam, został zrzucony, zupełna władza Boga. Do tego momentu nie było tego, było przeciwstawienie, był oskarżyciel, który wchodził, aby przeciwstawić się zbawieniu, przeszkadzał w zbawieniu. Mówimy, że zaczęło się odwrotne odliczanie diabła. I kontynuowany jest głos z Boga, a oni zwyciężyli tego diabła przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego aż do śmierci. Czyli umiłowali Chrystusa więcej od swojego życia. Stali się oni posłuszni aż do śmierci, tam w 7-letnim okresie antychrystusa, ale i wcześniej Kościół. I te trzy rzeczy, które dają zbawienie, pozostańmy przy tym, te trzy rzeczy zabezpieczają zbawienie człowieka. Krew Chrystusowa, upamiętywanie się. Jak żyjemy w świetle, bo Bóg jest światłem i mamy społeczność z bliźnim, wtedy krew Chrystusowa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To jest coś pięknego. Krew Chrystusowa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Czyni cię bezgrzesznym. Bóg w chwili upamiętania, spowiedzi i wzywania krwi Chrystusowej, pomimo że człowiek jest ciałem i niedługo znów upadniesz. I dlatego jest potrzebne automatyczne upamiętanie. I drugą cechą zbawienia naszego jest słowo świadectwo naszego. Nasze świadectwo. Kto będzie świadczył o mnie wobec ludzi, mówi Chrystus, wtedy i ja będę świadczył o nim wobec mojego Ojca i wobec świętych aniołów. Nasze zbawienie jest więc zależne od odwagi, którą mamy, abyśmy świadczyli o Jezusie Chrystusie. Abyśmy nie wykorzystywali słów ludzkiej mądrości, ale prośmy o słowa wiary, mocy i mocy Ducha Świętego. Jak wcześniej oczywiście się upamiętamy i wymyliliśmy się krwią Chrystusową. I na koniec wielka broń diabła. Strach, który ma człowiek nad śmiercią. To jest rząd diabła, władza diabła. Strach człowieka przed śmiercią. Ale ten strach doskonała miłość wypędza. Alleluja! I Bóg jest doskonałą miłością. Nie jesteśmy cwaniakami, ale Bóg jest tym, który jest miłością i który mieszka w nas. Kiedy jednak, tak jak powiedzieliśmy innym razem, jak i chcę, byśmy to przeczytali, kiedy mieszka Bóg w nas? Jest to napisane w pierwszym liście świętego Jana, 15 werset, 4 rozdział, 15 werset, pierwszy list świętego Jana. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Dlatego, bo uwierzyliśmy i trwamy w miłości Bożej, znając, że Bóg jest miłością. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy w tym świecie. W miłości nie ma bojaźni,
Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą, a kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujemy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I to jest nasze bezpieczeństwo. Dlatego, że nas umiłował pierwszy, objawił nam swoją miłość i objawił nam swoją miłość, wysyłając swojego Syna jednorodzonego, aby umarł za nas, aby nas zbawił. I jak wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem i trwamy w miłości, i jak trwamy w miłości Bożej, zachowując przykazania Jego. On mieszka w miłości, jak zachowuje przykazania Boże. Jak zachowujemy przykazania Boże więc? Wtedy Bóg mieszka w nas, my mieszkamy w Bogu, Bóg jest doskonałą miłością i doskonała miłość usuwa bojaźń. I tak jak mówi apostoł Paweł, nie ja, ale łaska Boga, Chrystusa, która mieszka w nas. Wszystko jest z łaski, bracia i siostry, i to jest wielki cud. Ale dwie rzeczy są nasze. Krew Chrystusowa, prośmy o nią i wyznawajmy, że Jezus Chrystus jest Panem. Miejmy odwagę, bo jaka jest nasza odwaga, że wzywamy, aby stała się Jego wola. Wtedy mamy odwagę i wtedy Bóg mieszka w nas. Alleluja! Mieści się. Ten, którego nie mogą pomieścić niebiosa, jakie wielkie cudy czyni Bóg. Czyni nasze ciało świątynią Jego. Przychodzi Trójca Bóg, Ojciec poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego i mieszka w nas. I nie jesteśmy my, ale Bóg, który mieszka w nas. I jak Bóg, który mieszka w nas poprzez Ducha Świętego, nie jest duchem bojaźni, jak jesteśmy pełni Ducha Świętego, mocą i wiary, bo prosimy o krew Chrystusową, aby nas oczyściła i wyznajemy przed wszelkimi mocami, że Jezus Chrystus jest Panem, Panem Panów, Królem Królów. Jemu została dana wszelka władza na ziemi i w niebie. Zawsze to wyznajemy. W naszej komorze modlitewnej wyznajemy to. W naszej modlitwie wyznajemy to. W naszym życiu to wyznajemy. Ale wcześniej upamiętujemy się i prosimy o krew Chrystusową, aby nas oczyszczała z wszelkiego grzechu. Z wszelkiego grzechu. Wtedy wszechmogący Bóg przychodzi i czyni nasze ciało, że staje się tronem Jego chwały. Alleluja Boże! Tronem Jego chwały. I jak Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam? Czego masz się bać? Dlaczego masz się bać śmierci? Bo przecież zwyciężył Chrystus śmierć. I dlatego chrześcijanin nie umiera, ale przemieszcza się z tego świata do wiecznego życia. Do nieba, do raju. Dlatego wołają, bo zwyciężyli ludzie przez krew baranka i poprzez słowo świadectwa i nie boją się śmierci. I to jest wielka broń diabła. Władza i moc diabła jest strach przed śmiercią ludzi. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Wielka radość w niebie. I następny lud nadejdzie. Wielki lud nadejdzie. Z białymi szatami. Ale biada tym, którzy mieszkają na ziemi. To jest te trzecie biada. I to jest ostatnia trąba. Nie Boga, aniołów. Inna jest trąba Boga przed porwaniem Boga w przemienieniu świętych, a inna jest trąba aniołów. Biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Mówiliśmy, odwrotne odliczanie.
kończy się czas diabła. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I tutaj się zaczyna nienawiść. Jest gniew Boży przeciwko tym, którzy giną w okresie Antychrystusa, ale od tego momentu zaczyna się donośny gniew diabła naprzód przeciwko niewiaście, ludowi izraelskiemu i później wszystkim tym, którzy przyjmują Ewangelię, aby nie przyjmowali znamienia, aby nie pokłonili się Antychrystusowi, bo nie będziecie zbawieni. Kto nie przyjmie znamienia i nie ukłoni się Antychrystusowi, będzie miał wieczne życie. I z wielką złością prześladował niewiastę i tak jakby to głosił Chrystus. To jest coś wielkiego, bracia i siostry. Urodził się Chrystus i została głoszona Ewangelia po wszystkich narodach. I teraz rodzi się Chrystus i będzie głoszony Chrystus w ciągu ostatnich 3,5 lat okresu antychrystusowego. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustyni, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. Czyli jest schronienie dla ludu izraelskiego. Jak to będzie, nie wiemy. Zostało jej dane 2 skrzydła, aby mogła polecieć na swoje miejsce. Amen, mówimy. Nie wiemy, jak to jest, co to będzie. Możemy wytłumaczyć wiele wytłumaczeń. Czytałem, ale nie warto jest, abym powiedział to. Inni mówią o mocy samolotów, ale to nie mówi Słowo Boże, to mówią ludzie i bez smaku. Ja to, co wiem, to, co mówi Słowo Boże. Zostało dano niewiaście 2 skrzydła wielkiego orła. Aleluja. Aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i pół czasu z dala od węża. I tam jest bezpieczeństwo dla niej. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. I aby ją wyrzucił z bezpiecznego miejsca. Gdzieś czytałem, że to może być miejsce Petra, nie wiem, co to znaczy. Ale wiem, że jest też na pustyni miejsce bezpieczne. Ale ta kobieta, tej kobiecie pomogła ziemia, bo otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszy. Nie może zaszkodzić tej niewiaście, bo Bóg jest z nią. Chłopczyk, który się urodził. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Z kim? Z tymi, którzy strzeżą przykazania Bożych i trwają przy świadectwie o Jezusie. I teraz zaczyna się wielkie zło. Gniew diabła nad ludem izraelskim, nad wiernymi i gniew Boży nad tymi, którzy giną. Ale odwrotne odliczanie zaczęło się. Kilka lat jeszcze, 3,5 lat i Słowo Boże mówi, że jakby nie skrócił Bóg dni, będzie mniej niż 3,5 lat, bo jakby nie skrócił Bóg czasu, wtedy nikt by nie mógł wytrwać, wierny, przeżyć. Bo chce, aby ludzie byli zbawieni. Od następnego rozdziału, bracia i siostry, jest początek drugiego 3,5 roku Antychrysta i tam się objawia Antychryst jako zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów i na rogach jego 10 diademów, czyli z władzą nad całą ziemią. Ma wielki gniew, bo wie, że niedługo będzie koniec. Ale nie sądźcie, że nie ma gniewu też z nami, ale z nami jest Chrystus, bracia i siostry. Aleluja! Jest Chrystus, który mówi, że ja zwyciężyłem, zwycięzca, i wy zwyciężycie, i dlatego nie bójcie się, i to jest
zwycięstwo wasze w świecie, wiara wasza w Ewangelię Chrystusową. I dlatego, bracia i siostry, wejrzyjmy w Słowo Boże. Nie patrzmy się na lewo ani na prawo. Bez żadnego przekraczania. Nie, że je możemy, ale chcemy. I pomoże nam Ojciec poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen! Alleluja!